przyjemnością witam bohatera dzisiejszego spotkania, pana doktora Łukasza Zadrzewskiego. Witam serdecznie. Mojego bardzo dobrego kolegę, więc mam wielką przyjemność zwracać się po imieniu, więc będziemy swobodnie rozmawiali. Bardzo proszę zająć miejsce. Szanowni Państwo, Łukasz Zawiecki, doktor nauk humanistycznych, po specjalności literaturoznawstwo, autor rozprawy doktorskiej, tą książkę, która jest, została wydana na podstawie rozprawy doktorskiej, Kajetan Koźmian w oczach wielkich romantyków polskich, kontekst historyczny, recepcje, interpretacje. Między innymi współorganizator wielu konferencji naukowych, chociażby Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pokrewnicza Kresy Wschód, a Idea Europy. Redaktor książek oraz serii wydawniczych. Pracownik Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Członek zespołu badawczego Glogerianum, opracowującego trzytomową edycję artykułów Zygmunta Glogera, spośród których tych trzech tomów już jeden się ukazał. To jest tylko bardzo wybrany fragment dorobku naukowego tego młodego człowieka, siedzącego obok mnie. Więc dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, rozmawiali i o literaturze romantyzmu, a także o dziennikarstwie, bo Łukasz Zawielski przez kilka lat był dziennikarzem radiowym. Miałem przyjemność go wtedy poznać, kiedy pracował w radiu. Dlaczego Kajetan Koźmian i romantyzm? Dlaczego te epoki historyczno-literackie oświecenie romantyzm? Z pozoru są to epoki, o których już wszystko napisano, skończyły się. Ludzie, którzy tworzyli, nie żyją, więc co jeszcze nowego można znaleźć? A okazuje się, że twoja książka pokazuje meandry romantyczności i antyromantyczności, czyli czegoś, co w zasadzie objawia się bardzo delikatnymi rysami gdzieś tam pomiędzy utworami klasycznych, znanych tam wybitnych wierszy. To jest też taki dylemat, przed którym stał nie tylko humanista, ale chyba każda osoba, która się zajmowała czy nauką, czy też kulturą, wybór jednej rzeczy, prawda? Nie można się zajmować wszystkim. No i jak wybrać epokę, którą chciałbym się zajmować przez najbliższe lata? Mnie zawsze pasjonowało takie zderzenie kulturowe. Nie mówię o jednej konkretnej epoce w tym momencie, ale to właśnie sprzeczki czy jakieś takie kłótnie literackie, gdzie jedna formacja kulturowa spotyka się z drugą. Bardzo dlatego też interesowałem się kiedyś początkiem pozytywizmu, tak, walką tych młodych, którzy konkretne manifesty postulowali, między innymi tak, czy Piotr Mianowski, czy Aleksander Świętokowski, takie postulaty, odgrodzenie się od tej formacji poprzedniej. Natomiast to jest, można powiedzieć, erę wcześniej, czyli zderzenie tak zwana w naszej kulturze, w naszej nauce, w historii literatury polskiej się często posługujemy takim sformułowaniem walka romantyków z klasykami. To jako taka figura, zresztą też w powieściach się przebija. No i ja się postanowiłem właśnie zająć się walką klasyków z romantykami. Dlaczego? Dlatego, że niby wszystko jest wiadome, wszystko jest znane, przebadane, przeczytane, ale się okazuje taka data, 1795 rok, czyli trzeci rozbiór Polski. No co to było? To był klasycyzm, to był romantyzm. Jedni mówią, że to nie klasycyzm, on się skończył, to był kryzys, taki konkretny. Tak, klasycy to były osoby, które podążały po... czy takie poszanowanie dla prawa, porządku, dla hierarchii, uporządkowania czegokolwiek. A tutaj nagle tracimy państwo, ludzie się rozpraszają i w pewien sposób próbują poradzić z rzeczywistością. No więc to nie jest takie standardowe oświecenie, takie, które znaliśmy z Francji jeszcze, ten model klasycyzmu francuskiego, nie jest też jeszcze romantyzm, nie jest nawet preromantyzm, który zresztą to jest swoją drogą przez badaczy chętnie używane sformułowanie preromantyzm, preromantycy, ale nikt tak naprawdę nie tłumaczy, co to jest, co znaczy w poetyce, że ktoś jest preromantykiem, czy to, że już pisze po części, jakoś tak, z takim światopoglądem romantycznym przełamuje schematy, ale jak to procentowo rozłożyć, tak? No i się okazało, że Kajetan Koźmian, jeżeli mielibyśmy wskazać i ten okres właśnie po 1795 roku i do momentu już takich konkretnych wystąpień polskich romantyków 1823, 22, 23 rok, to są pierwsze tomiki poezji Mickiewicza, które do dzisiaj zostało to uświęcone jako początek romantyzmu w Polsce. No a co przez 30 lat się działo, tak? Się okazuje, że na arenie naszej tutaj w Polsce się działo bardzo dużo. Tworzono, to nieprawda, że to był martwy okres, że nikt się nie zajmował literaturą, że to były tylko teksty epigońskie, bo to była pewna próba
poradzenia sobie z rzeczywistością, pewna próba uporządkowania, jeżeli nie udało się poprowadzić i zwycięsko żadnych powstań narodowych, w tym czasie mówię o insurekcji kościuszkowskiej, no to spróbujmy literaturę, przynajmniej kulturę, tę tak symboliczną polskość jakoś uporządkować i rzeczywiście to było podejmowane w takim dużym zakresie, między innymi dlatego Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie, czy nie tylko warszawskie, wszystkie te oddziały powstały właśnie po to, żeby uporządkować te sprawy związane z kulturą, żeby można było to jakoś zachować i zrobić taki punkt wyjścia do dalszego do rozwoju. Kajetan Koźmian pojawił się już w trakcie pisania mojej pracy magisterskiej, bo w pracy magisterskiej zajmowałem się to był z Cyncynata. Cyncynat to był starorzymski konsul, który osoba, która może prościej powiem, osoba, która potrafiła przekuć lemierz na miecz i kiedy było trzeba, to miecz na lemierz. Tak? Do dzisiaj jest tak zwany topos Cyncynata, który się wykorzystuje zawsze, kiedy mówimy o tym, kiedy trzeba rzucić orkę i złapać za miecz, żeby bronić ojczyzny. Tak? I zajmowałem się właśnie tym fenomenem w XVIII-XIX wiecznej literaturze i zajmował się Koźmian ze swoim poematem Ziemiaństwo Polskie. No i potem już jak przyszło do zarysowania tematyki związanej z doktoratem, to nie miałem wątpliwości, że chciałbym się zajmować Kajetanem Koźmianem. Ja chciałbym zapytać o aparat badawczy, bo mówi się, że humanistyka nie do końca jest precyzyjną nauką ścisłą, taką jak matematyka, fizyka. Filolodzy polscy w trakcie swoich studiów mówi się, że chodzą z głowami w chmurach, także to jest taka bardzo subiektywna interpretacja tekstu. Ty się zająłeś historią, która ma już bardziej precyzyjny aparat badawczy. Bardziej śledzi źródła i źródła weryfikuje i analizuje. Czy twoje studia historyczne przydały ci się do pracy nad literaturą romantyzmu? Śmiem twierdzić, że tak, niewątpliwie tak. Bo w twojej wypowiedzi jest mnóstwo też faktów historycznych. Zresztą tak, ja jestem z wykształcenia też historykiem. To znaczy, trudno polemizować z osobami, które twierdzą, że humanistyka nie jest nauką, no bo przecież mamy jasno zarysowaną metodologię humanistyki, jasno zarysowaną metodologię zarówno językoznawstwa, jak i historii literatury, historii, tak, nauki pomocniczej historii, tego jest cała masa. No więc nie mówmy czegoś takiego, że to nie jest nauka, albo nauka, którą się nie warto zajmować. Bo ja po prostu nawet nie dyskutuję nigdy z takimi argumentami, bo to nie są zresztą żadne tezy, ani żadne argumenty. Natomiast jeżeli chodzi o współczesną historię literatury polskiej, współczesne literaturoznawstwo, no to jest... ja zawsze twierdzę, jeżeli jesteśmy historykami i zajmujemy się historią, no to jest łatwiej. Przepraszam wszystkich historyków, którzy mogliby się poczuć urażeni, bo aparat historyczny jest aparat takiej krytyki źródeł, czyli coś, co do nas dociera, w jaki sposób się zająć tym dokładnym źródłem, jest o wiele prostszy niż zajmowanie się literaturą, bo nie ma czegoś takiego dzisiaj już, tak mi się przynajmniej wydaje, w literaturze, jak rozprawa naukowa, taka czysto naukowa, tylko i wyłącznie z pogranicza literaturoznawstwa. Ci literaturoznawcy to są zawsze albo po części psychologowie, po części filozofowie, po części historycy, po części psychologowie itd. itd. Czy socjologowie, tak? Bo są różne odmiany. Zazwyczaj zawsze to jest jakiś tak, w jaki sposób dokładny aparat badawczy obrać, jak i wytworzyć, o ile tworzymy własną metodologię, żeby można było się zajmować, według jakiego klucza zajmować się konkretną literaturą, bo to nigdy nie jest z naukowego punktu widzenia, to nie jest po prostu przeczytanie książki. A historia się przydała? Historia przydała się mi, jeżeli chodzi o formę literaturoznawstwa, którą ja mam. Czyli to nie jest do końca historia literatury, tylko i wyłącznie. Ja jestem też i w swojej pracy naukowej też po części historykiem, bo mnie akurat interesuje kontekst epoki, sama epoka, tak, źródła. Ja nie sięgam tylko i wyłącznie do poezji, tylko i wyłącznie do prozy, tylko i wyłącznie do beletrystyki. Ja sięgam do prasy ówczesnej, ja sięgam do tekstów takich naprawdę dokumentarnych, do dokumentów z tamtej właśnie epoki, żeby można było wyciągnąć z tego, zarysować konteksty tego, w jaki sposób dlaczego ktoś zdecydował się, Koźmian zdecydował się na takie rzeczy, na takie pisarstwo, na taką formę życia i tworzenia, a nie na inną. To jest akurat to mnie bardzo fascynuje. Dlatego mi historia i aparat naukowy historyka się przydał właśnie do tego, że jestem sprofilowany jako naukowiec akurat na taką konkretną materię. Łukasz, jesteś pracownikiem Naukowym Książnicy Podlaskiej, która też jest biblioteką naukową. Jesteś współautorem, współredaktorem pierwszego tomu
Glogerianu, czy taki pis zebranych Sygmunta Glogera, do tego będę chciał jeszcze dzisiaj wrócić w naszej rozmowie, ale chciałbym się o coś zapytać. Czy brakuje ci tego żywiołu mowy, znaczy mówienia, przekazywania informacji, może takiego żywiołu dydaktyki? Bo przez kilka lat, od momentu ukończenia studiów do pracy w Księżnicy Podlaskiej, byłeś dziennikarzem. Dziennikarzem radiowym. Mówiłeś, operowałeś głosem, byłeś słyszany. Powiedz mi, jak wyglądała twoja praca dziennikarza radiowego? Po prostu, drodzy państwo, że wywodzimy się mniej więcej z tych samych redakcji. Czy Łukasz pracował w radiu i? Tak, ja, pierwotnie Voxa, potem radiu i. Tak, a ja wcześniej pracowałem w redakcji Radio Vox, więc znam te tematy i ja naraz jestem dziennikarzem. Wiem, że dla niektórych osób odejście od dziennikarstwa jest łatwe, bo to rzucają trudny zawód, a niektórym brakuje żywiołu mowy, dydaktyzmu, mówienia ludziom o tym. To znaczy, moja praca naukowa i to, co robię teraz, to jest w zasadzie wynikiem kryzysu, który przeżyłem jako dziennikarz radiowy. Rozmawiałem takim pierwszym punktem zwrotnym, konkretnym, była rozmowa wiele lat temu z panią Dorotą Sokołowską w Radiu Białystok, która powiedziała, że ona zajmuje się reportażami radiowymi, dlatego że każda osoba, moim zdaniem, każdy zawód, jaki by się nie uprawiało, stanie w pewnym momencie przed takimi trudnymi, dramatycznymi pytaniami, czy to ma sens, co robi, prawda? No i o ile praca dziennikarza, który pisze, tak, osoby, która się posługuje pismem, jest prostsza, bo te gazety zostają. To dzisiaj możemy pójść do biblioteki i wziąć sobie, nie wiem, współczesną sprzed 10 czy tam 15 lat. Natomiast ja prowadziłem programy na żywo, tylko i wyłącznie. Nie robiłem żadnych programów, nie nagrywałem niczego. I właśnie Dorota Sokołowska powiedziała coś takiego, że ona zajmuje się temu dlatego reportażami radiowymi, bo to są rzeczy, które zostają. To się wypala na płytce elegancko i to można dotrzeć wszędzie. Natomiast, że ona przeżyła w jakimś czasie też taki trudny moment, że się okazywało, że przeprowadziło się 1000 poranków na przykład w radiu. No i co mam z tych poranków, 10 czy 20? Wypowiedziałem mnóstwo mądrych czy głupich rzeczy, ale w tym momencie, jeżeli ktoś nie nagrał tego, nie zapisał, no to nie ma możliwości, żeby do tego dotrzeć. I ja też przeżyłem taki pierwszy chyba zawodowy kryzys, bo stwierdziłem, że rzeczywiście nie zajmuję się w ogóle dziennikarstwem takim reportażowym, nic po mnie nie zostaje. Mam parę archiwalnych nagrań, które sam sobie nagrałem, żeby mieć coś takiego dzieciom kiedyś pokazać, udowodnić, że pracowałem, chociaż nie wykluczam, że powrócę może gdzieś tam do jakiejś formy do dziennikarstwa. Natomiast jeżeli zajmuję się literaturą, jeżeli ktoś tam pisze, tworzy, to czy to w szerszej, czy w węższej skali, ale łatwiej jest poradzić sobie z takim przemijaniem po prostu, taką ulotnością słowa, bo to jest też słowo i tamto jest słowo, to jest inne słowo, tamto jest inne słowo. To jednym z takich ewidentnych twoich osiągnięć też tutaj w Księżnicy Podlaskiej, ja nie mam ze sobą, drodzy państwo, tego wydania, ale jest pierwszy tom właśnie Glogerianum, czyli takich edycji artykułów Sygmunta Glogera. Grubość tej książki jest mniej więcej taka, wielkość taka. Znaczy, taką książką można spokojnie zabić człowieka, uderzając go w głowę. Mówię, żeby zobrazować, że to nie tylko okładka, nie tylko twardość i grubość tej książki, ale potężna praca, którą wykonałeś. Ty oczywiście z komitet redakcyjny jest jeszcze Grzesiek Kowalski z Księżnicy Podlaskiej, który jest z nami, profesor Ławski, spiritus maestralnego przedsięwzięcia. Wykonaliście potężną pracę. Dlaczego Sygmunt Gloger? Dlaczego Księżnica Podlaska? To znaczy, to też jest kolejna działalność, tak? Ja jestem osobą, która się naukowo do tej pory czynnie się z tym nauką, tak, i piszę do dzisiaj, to nie jest koniec, tak, jestem w trakcie pisania kolejnej książki, natomiast wierzę w pracę edytora, osoby, która, bo to też powiedzieliśmy już o tym dzisiaj, że wydaje nam się, że przeszłość już została odczytana, to wszystko mamy, wspaniałe dzieła, które wielokrotnie były wydawane. Natomiast jeżeli rzeczywiście zaczniemy się zgłębiać, a propos książki, meandry przeszłości, to się okazuje, że jest tyle dzieł, proszę państwa, tak wspaniałych, tak cennych dla naszej współczesnej kultury XXI wieku, które zostały zupełnie zapomniane. Mało tego, dzisiaj one są zapomniane, ale się okazuje, że one powoli też jeszcze parę dziesiąt lat i nawet nie będziemy mieli nawet tych gazet niektórych. O ile się uda, to ja jestem też zwolennikiem, dzieckiem XXI wieku, jestem zwolennikiem digitalizacji, żeby to przenieść wszystko do gdzieś tam i udostępnić w formie cyfrowej. Ale jeżeli mamy kogoś i wiemy, że istnieje jakiś pisarz, poeta,
ktoś, kto nie jest tak jak Mickiewicz, Słowacki, czy ktokolwiek inny z pierwszego tego nurtu, że na pewno on zostanie jeszcze przez wiele, wiele lat, czy na maturze będzie, czy nie będzie, ale one jako filary naszej kultury zostaną, o tyle takie osoby jak Zygmunt Glogger, podam przykład, zajmuje się akurat, tak jak tutaj wspomniałem, literaturą z pogranicza XVIII-XIX wieku, z pogranicza oświecenia i romantyzmu. Jednym z osób wówczas, zresztą też bliski przyjaciel Kajetana Kaźmiana, to Ludwik Osiński. Zajmowałem się Ludwikiem Osińskim, trochę o nim poczytałem. I nagle się okazuje, że jednym z takich głównych osób, która się wypowiadała o Ludwiku Osińskim, był Zygmunt Glogger. Nagle się okazuje, że o kimś innym wypowiadał się Zygmunt Glogger. Wszędzie się to nazwisko Zygmunta Gloggera przejawia. No ale kto to był? Nikt się nim nie zajmuje. W sensie on jest tutaj nam jest znany na Podlasiu, ale w Polsce, w Krakowie, w jakimś Wrocławiu, to naprawdę znajdziemy garstkę osób, która będzie mogła wymienić już kilka utworów Zygmunta Gloggera, tak? No i są tak ważne filary naszej współczesności, które po prostu zostają w zapomnieniu. Jakieś tam reprinty się robią różnych książek Zygmunta Gloggera. Natomiast to jest pomysł pana Jana Lończuka, a propos sam Zygmunt Glogger, to jest taki jego, taka jego fascynacja jeszcze z lat młodzieńczych, z tego co zdradził, właśnie żeby Zygmunta Gloggera przypomnieć. To nie tego Zygmunta Gloggera, którego znamy z książek, gdzieś tam z Encyklopedii Staropolskiej, która jeszcze gdzieś tam się może przewinąć przez czyjeś biblioteki, nie przez Dolinami Rzek, nie przez różnego rodzaju jego książek, tych książek kilka było, ale tego Zygmunta Gloggera, który był przede wszystkim znany w XIX wieku, a to był przede wszystkim publicysta. To był człowiek, który pisał całą masę do różnych gazet artykułów najróżniejszych, tak? No i nagle się okazuje, że dzisiaj jeszcze parędziesiąt lat i nie będziemy widzieli o tym, że Zygmunt Glogger w ogóle był osobą, która pisała do gazet. A tam są fascynujące rzeczy, bo to nie jest tak, że Zygmunt Glogger w książkach wszystko zawarł to, co on opisał gdzieś tam w artykułach, bo nawet są fragmenty, nie wiem, Dolinami Rzek, taka książka. To jest cała masa, cała seria wydana tych artykułów i tam są zupełnie inne rzeczy, niż on potem zredagował i wydał w książce. To jest coś, co trzeba ocalić, ale to jest tylko wisienka na torcie. Wisienka tego, że Zygmunt Glogger jest rzeczywiście niesamowitą osobą. Natomiast to jest cała góra lodowa tych osób, o których jeżeli my nie przypomnimy, to już nie kolejne pokolenia nie przypomną. Oni nie będą istnieć. Wspomniałeś również przy tworzeniu bibliotekarza podlaskiego, tak? Jesteś człowiekiem, który trzyma nad wszystkim pieczę. Oprócz tych książek, które wydaje książnicę, jest jeszcze bibliotekarz podlaski, który jest też miejscem do przemycania dobrych naukowych tekstów, recenzji. Tak, bibliotekarz podlaski generalnie jako czasopismo funkcjonuje tutaj w książnicy od od roku 2000, o ile dobrze pamiętam. Ale od kilku lat próbujemy to pismo przekształcić w naukowe pismo. Punktowane będziemy w tym roku podchodzić do parametryzacji w ministerstwie. Z tego prostego względu, że Książnica od 2011 roku jest biblioteką naukową. No więc też no musimy jakoś tak pokazać tę naukowość, tak, że rzeczywiście to jest na wysokim poziomie praca, którą tu wykonujemy i naprawdę wartościowa, nie tylko taka dla nas tutaj, że tak sobie wydaliśmy, mamy to ładnie na półce, leży, książnicy można wypożyczyć, nie, żebyśmy byli zauważani w całej Polsce i poza granicami kraju, też między innymi dlatego uczestniczymy aktywnie w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, panelach za granicą, poza granicami kraju i tutaj, żeby zaistnieć w pewien sposób promować też książnicę i to, co tutaj robimy, bo no niestety, ale dożyliśmy też, albo niestety, to zależy jak to interpretować, dożyliśmy takich czasów, że w pojedynkę niewiele rzeczy naprawdę można zrobić, jeżeli chcemy na przykład duży projekt jakiś naukowy w ministerstwie, czy też gdzieś tam poza granicami krajów Unii Europejskiej, no to niestety trzeba pokazać, że to jest kilka instytucji, które razem próbują coś dużego zrobić. No i to my właśnie robimy, bo też otwieramy się i na wschód, i na zachód, żeby można było po prostu konkretnych partnerów, konkretne instytucje gdzieś tam razem tak namówić do tego, żeby wspólnie po prostu pracę, no bo to nie jest też tylko i wyłącznie zwykła praca, to jest w pewien sposób, ja to tak traktuję, przynajmniej jako misję pewnego rodzaju, tak? Taką formę, można powiedzieć, ocalania i zajmowania się kulturą.